Siema wszystkim, z tej strony Cwaniak i nie spodziewałem się, że to powiem, ale witam was ponownie w Swords and Sandals Medieval, czyli gierka, która w teorii była mieczami i sandałami tylko na telefony, jednakże ostatnio Oliver stworzył właśnie jakby port, który umożliwia granie na komputerze i dostałem od niego klucz, co mnie strasznie zdziwiło, ponieważ to była chyba pierwsza część, o którą się nie prosiłem o kod, tylko sam się do mnie zgłosił, więc jestem mu naprawdę za to wdzięczny. W każdym razie wypadałoby zacząć naszą przygodę. Klikamy start game, klikamy nowego rycerzyka, oczywiście polecimy sobie na easy, ponieważ wiadomo, co się działo w Swords and Sandals Redux, jeżeli chodzi o poziom easy, jakie były tam wtedy problemy. I od razu muszę powiedzieć na start, dowiedziałem się od Olivera, że Swords and Sandals 5 ma wyjść za jakieś około 3 miesiące, więc jeszcze trochę poczekamy na tą część, to będzie wtedy właśnie około grudnia, więc będziemy mieli coś na święta. W każdym razie tworzymy naszego herosa, Cwany Flap, Cwany Glut, wszystkie te nazwy powiedzmy były zawsze z nami bliskie. Jednakże w tym odcinku, z racji tego, że mam butelkę Coca-Coli obok i od lat staram się o to, żeby mnie kiedyś Coca-Cola zauważyła, to nazwę się Cwana Cola, nawet nie wiem, czy ja tak się nie nazywałem w Swords and Sandals Redux? Będę musiał sprawdzić po nagraniu, czy jak się przed tym nazwałem. Jeżeli wy pamiętacie, to możecie mi o tym napisać, czy jak się nazwałem. Wiem, że teraz pewnie 8000 osób pisze tak lub nie, więc będzie miał spam w komentarzach. W każdym razie mamy nasze imię, continue. I jak wygląda tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o tworzenie postaci? Okej, czyli mamy tutaj nasz kolor postaci. Nie mamy tutaj żadnych takich nienormalnych kolorów, czyli ograniczamy się, że jak powiem, czarnego koloru. Żeby nie było, że jestem rasistą, to zrobię się po prostu czarnym. A teraz tak, to mam jakieś dodatki na oczy, inne duperele, które jak widać zbytnio nic nie dają, ponieważ tak czy jak tego praktycznie nie widać. O! Wory pod oczami, przecież to jest piękne, to jest idealnie pod moją osobę. Teraz tak, włosy, jakie byśmy tu chcieli zrobić? Jeżeli są te klasyczne włosy, czyli te szpikulce na boki, że jak powiem, to ja sobie ustawię, jeżeli nie, będę się tym... okej, oczywiście, że są. I mogę zrobić różowe? Gdzie to będzie różowe? To będzie różowe, nie, to będzie biały. Pomarańczowy, nie ma różowych włosów. Zawiodłem się, Oliver. Więc zrobimy sobie białe, żeby był taki kontrast. Białe z czarnym ciałem. I brodę możemy sobie zrobić, czyli coś, co, powiedzmy, zrobiłbym sobie pod siebie, czy po naszą Cwaną Colę. Jeszcze zastanawiam, chyba pod siebie, czy zrobię sobie taki lekki po prostu zarościk wszędzie. O, no tutaj powiedzmy, gdyby to usunąć, to było idealnie po prostu z moją osobą. Ready? Mamy naszą postać i mamy naszą historię, która to jest o jakimś łowieniu i coś w tym stylu. Ja sobie otworzę teraz kolkę. Okej, nie, wiecie co, intro jak zwykle odpuścimy, ponieważ historia nas nie interesuje w takiej, tego typu gierkach. I mamy naszą pierwszą bitwę. Czy ja w ogóle kamerką nic nie zasłaniam? Nie zasłaniam. Okej, czyli nas uczą, tak? Uczą nas, jak to jest, jak powiem, walczyć. Okej, wydaje mi się, że animacja jest, że jak powiem, śmieszniejsza, takiej, że jak powiem, ciekawsza niż wreszcie Swords and Sandalsów. Jednakże zobaczymy, jak to będzie wyglądało z resztą Bayer. Dawajcie, walczymy z nim. W końcu tutaj mamy się jeszcze pojawiać. 7 życia mu zostało i mamy pokonanego przeciwnika. Fajnie, że odleciał. To mi się strasznie podoba, ta animacja, że to nie znam, że jakieś... Tylko po prostu odleciał nam cały przeciwnik i mamy naszą pierwszą walkę wygraną. Ten nasz pierwszy tutorialik został... Przekonany. I mamy teraz imię Hedge Knight. Nie będzie? Nie będzie Hedge Knight, niech się nazywamy. Dostaliśmy 500 golda oraz prezent. Miecz, tarczę czy konia. Koni nigdy nie było w mieczach i sandałach, więc jest to dla mnie coś nowego. Jednakże, chcemy się tutaj tknąć. Co ja bym chciał tutaj tknąć? Będę sobie chyba naszego... naszą broń, ponieważ dopiero się dowiem, co to będzie z tym... co to będzie dało ten horse, więc... Nie chcę przyjąć codziennego, co na przykład nie będzie przydatne na początku. 5 punktów do rozdania, mamy tylko 4 statystyki, które możemy sobie wybierać, więc fajnie. To mi się właśnie podoba, że takie ułatwienie tego wszystkiego, więc teraz tak. Strength, damy sobie 2 punkty, ponieważ będę warriorem. Nie lecę pod magię standardowo na początku, bo to jest po prostu głupota. Teraz tak, co w ogóle daje... Aha, patrzcie! Tutaj nie ma czegoś takiego jak magia. Widz, to jest jakby uniki i szansa na trafienie. Tu mamy lepsze bronie w agility. To jest tak, to i to zrobimy. Czyli 3-2-2-2. Takie statystyki na stacji weźmiemy. 500 łapków w górę i Coca-Cola mi zasponsoruje, żartowałem, tak nie zrobi. I teraz mamy tutaj tak, jakąś energię, to jest jakieś rozbudzające. Co to w ogóle działa? Nie mam pojęcia, to mamy chyba pić. Mamy chyba pić, żeby w ogóle cokolwiek robić. Teraz tak, tawerna, co jest w tawernie? Sprawdźmy, co jest w tawernie. Teraz tak, mamy tutaj pokój, jedzenie. Enturecz, nie to znaczy enturecz, mam jakieś gierki, żeby zarobić pieniądze, konie i fryzurki.
pokój, czy chciałbym pójść spać? Nie, nie chcę pójść spać, bo jesteśmy... czyli tak, też wierzę, że są do energii oraz do jedzenia, żeby się być pełnym. Entura, co to jest? Co to ma być? Aha, czyli potrzebujemy jakieś gwiazdki, żeby to w ogóle mieć. To jest pewnie jakiś może nasz awatar, coś w tym stylu, żeby wyglądać jakoś w ten sposób. Magic Cupsy. Czyli mógłbym sobie zagrać coś za 100 golda. Dobra, zagrajmy. Raz zagrajmy. Sprawdźmy w ogóle, co to wszystkim jest, tak? Okej, czyli to jest bombka. Mam szukać. Tutaj, cały czas jest tutaj. Tu? Tu? Mam nadzieję, że nie, że nagle to jak nie przyspieszy zbyt bardzo. Cały czas mam widok na ten kubeczek. Tutaj jest. Firecracker wygraliśmy, wszystko fajnie, tylko teraz tak. Czy to jest coś dobrego? 20 damage'u. Czyli w teorii wydałem właśnie 100 golda, które mogłoby nam się przydać w przyszłości na to, żeby zrobić jakieś fajerwerki, które nie wiem co dają. Okej, okay, konie. Okej, okay, czyli konie są za, też za gwiazdki, czyli coś co mogą sobie dostać za gwiazdki. Coś co mogą dostać za, muszę za gwiazdki dostać. Ajajaj, no i w ostatnim musimy sprawdzać na pewno. Teraz tak, weapons. Mamy 400 golda, może możemy coś kupić. Mamy nagrodę za to, że mamy że mam pewnie tą wersję full wersję gierki, tak? Czyli możemy mieć 5000 golda lub naszyjnik double expa. Wydaje mi się, że double exp będzie ciekawszy. Czemu? Ponieważ będę szybciej expił, będę mógł szybciej jakby zdobywać statystyki, będę mocniejsze. Itemy tak czy jak w przyszłości zdobędziemy, tak? To jest tak, łuki, klapsy, aksy, swordy. Standardowo będę gościem pod miecze. Czy możemy coś mogę tutaj kupić? Nie, bo wszystko jest tyle kurcze warte, że jedyny miecz, który mamy w teorii... O, możemy ukraść nawet coś. Możemy coś próbować ukraść, to jest naprawdę fajne. Znaczy, fajne, zależy jak na to... Zależy jak na to spojrzeć, tak? Że możemy po prostu możliwość mieć, jeżeli mam coś blokowanego, możemy to ukraść. Całkiem spoko akcja, ale mamy tak taki lepszy miecz niż to, więc na razie sobie odpuścimy. Idziemy teraz do battle. Nasza pierwsza walka po 7 minutach mojego gadania. Zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, no czarny z czarnym się bije, tak? Oczywiście. Sir Christoph. Marcus, przeczytałem katastrof. Sir Svanakona. Kola. Zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądała teraz. Z naszym nowym mieczykiem. Z naszym. Okej, okay, doskok. Pyk za 25 damage'u. I pyk. Obronił. 22 krytyka, ale ja znowu na ciebie naskakuję, tylko nie trafiłem. Normalny hitek za 12, 2 hitki, gościu pokonany. Mamy jedną gwiazdkę dodatkową, czyli zrobiliśmy 5 gwiazdek zrobiliśmy, czyli te gwiazdki, powiedzmy, nie będą aż tak problematyczne do zdobycia, tak? Jak mi się wydawało, że będzie, że te 250 gwiazdek ma ten awatarek, nie będzie aż tak problematyczne. Okej, mamy level up też, więc możemy rozdać sobie statystyki. Więc zobaczymy, co, będziemy, co by się opłacało rozdać. Ewentualnie może jaki będziemy mieli skill do rozdania? Hedge Knight Errant. Ale może nam się blokować. Zastanawiam się, czemu nie mieliśmy przygotowania do kupienia broni, nie było żadnych innych duperelków. Teraz tak, XML damage, czyli lepsze armory mają, wymaga strength, lepsze broń wymagają agility. Tu mam więcej życia i lepszą regenerację. Więc co zrobić tak, agility, żeby mieć lepsze bronie, może być na lepsze bronie. Strength, żeby mieć więcej damage'u i wits, żeby mieć większą szansę na trafienie. To nam się zdecydowanie opłaci, ready. Lecimy dalej. Jak to będzie wyglądać? Quest time! Tego jeszcze nie było w poprzednich gierkach. Znaczy to pewnie coś jest pewnie, to było adventure, ale pójdźmy na questa. Okej, okay, czyli mamy to jakby w Słońcu na Słudze, były te wybory z questów. Czy teraz mam tak? Duel the Knight, bo tego nie trzeba czytać, trzeba zobaczyć jakie są opcje. Czyli walczymy z rycerzem na moście, ewentualnie próbujemy przepłynąć przez rzekę. Czyli mamy szansę na to, żeby walczyć z kimś i dostać u niego bęcki, lub go pokonać i zdobyć pewnie jego bronię, czy coś w tym stylu, ewentualnie przez taką siłę zdobyć to wygraną, ewentualnie przepłynąć i coś czuję, że wtedy byłoby, że nas ściągnie strumyk, gdzieś popłyniemy, więc próbujemy walczyć. Co mi się stanie w tym wypadku? Jakąś statuetkę zdobyłem. Cokolwiek to jest, cokolwiek mi to daje, mam jakąś statuetkę, może to coś dobrego, nie wiem. Journey on, lecimy dalej z naszą całą przygodą, my jesteśmy tutaj pełni wypoczęci, jesteśmy najedzeni, mamy golda, mamy gwiazdki i mamy teraz coś nowego, mamy teraz adventure, czyli możemy pewnie te adventure uderzać cały czas ile chcemy, tak? Jeżeli tutaj się pojawię, możemy sobie wybrać trzy opcje. Zamek, tutaj jousting, czyli te walki na... te dzidy wszelakie, znowu zapomniałem jak to się nazywało. Lance? Lance? Była taka gierka The Lance i pamiętam, że tam też się zapomniałem jak się nazywała ta broń.
Możemy po prostu robić obozowisko w nocy lub po prostu pójść na ryby. Więc na razie z tego nic nie robimy, lecimy po prostu do bitew, lecimy do walk, musimy się, że tak powiem, zabawić z nimi więcej. On winning a duel, keep winning duels until you are a level 4 knight and the king may... czyli jeżeli wygramy 4 walki, to będziemy mieli tournament blokowany. W ten sposób tutaj się odblokowuje. Czyli teraz mamy tutaj do wyboru jedną z 8 kart. Najprawdopodobniej jedna z tych 8 kart, znaczy każda karta wybiera jakby wojownika dla nas, tak? A nie, jednak to jest jakiś bonus przed walką. Aha! Ciekawe, ciekawe naprawdę. Okej, teraz mamy tutaj jakiegoś Nathana Moore'a, który na pewno dostanie od nas takie pęcki, że gościu nie pozbiera. Gościu! Gościu, nie pozwalaj sobie! Who's your daddy? Oczywiście! Dostał od nas pęcki, 5 gwiazdeczek dla nas oraz jeden za achievement. Wygrana walka jest za to, że wygraliśmy poniżej 5 rund. Dlatego mamy 5 gwiazdek. Ma to sens. Teraz tak. A little tired, czyli powinniśmy pójść w teorii spać. Jednakże dopiero dopóki mi nie będzie kazało ich spać, to ja nie pójdę spać, tak? Więc coś mi wpadło do oka. Tak dokładnie. Mamy ile pieniędzy? My Knight 988 pieniążków, czyli najprawdopodobniej nie będziemy mogli nic kupić, jednakże może jakieś armory tutaj są dla nas dostępne. Gauntlety były zawsze tanie. Możemy to robić, więc buy bootsy, buy shieldy. Dużo kosztuje, więc nie mogę tego kupić. Shoulders mogą być tanie, dokładnie, więc buy cape. Cape'ów nigdy też nie było chyba, więc też tutaj kupię. Dzień dobry, hełmy, dość drogi, ale w sumie byłoby mi na to stać, ale nie chcę. Na razie zostanę bez hełmu, ponieważ ta nasza czupryna musi dalej być bujna i niech nasi przeciwnicy widzą, z czym walczą. Mogą to być, że jest alchemik jakiś, czyli najprawdopodobniej, jeżeli zdobędziemy jakiś level jeszcze, to odbykujemy właśnie jeszcze możliwość boostowania naszych broni. Czy po prostu właśnie czarów. W każdym razie lecimy do battle. Lecimy na battle, zobaczymy, mamy tutaj jeszcze jedną z 7 kart do wyboru. Wybierę sobie to. Dostaliśmy teraz czyli że dostałem sobie jakąś dekorację. Znaczy nie, pomagałem z dekoracjami, dostałem sobie, że będzie mnie pamiętał na przyszłość. Mam nadzieję, że mi się to jakoś opłaci w przyszłości, a nie, że na przykład to się w ogóle nic z tym nie wydarzy, tak? Okej, teraz doskakujemy, pyk! Sparowałeś, pyk! Normalkę za 26 damage, teraz spróbuję z krytyka, ja próbuję mu z powerem wychrzanić. Chcę naprawdę z całej siły mu wywalić z tego powera, jednakże boję się, że dostanę za to mniej gwiazdek, ponieważ nie walczę w jak najszybszym tempie, więc to był w sumie mój błąd, że tak zrobiłem. Jednakże zobaczymy, teraz mamy statystyczki oraz nowy tytuł, jak mamy Hate Knight Bahelor. Mamy alchemika, tak powiedziałem. Mamy alchemika, więc dobrze wszystko rozkminiłem. Teraz tak, chciałbym. Co bym chciał rozdać? Więcej siły i więcej życia oraz więcej celności. Nie chcę na razie agility rozwijać, te się rzeczy na razie przydadzą. Pamiętajmy, że celność nam się zawsze przyda, ponieważ potem może być w przyszłości coś takiego, jak na przykład 10% szans na trafienie, tak? Okej, lecimy do questa, zobaczymy co mamy za misję. Czyli mamy jakąś sytuację, gdzie złapali jakąś kobietę, którą uważają pewnie za wiedźmę. I teraz mamy dwie odpowiedzi. Puśćcie ją, jeżeli ona jest magiem, to ja jestem żabą. I ewentualnie, że nie będziemy im, że jak powiem, przeszkadzać, coś w tym stylu, tak? Mogę pomóc wiedźmie, jeżeli będzie jakąś magiczką, to dostajemy pewnie jakieś skille, ale ewentualnie możemy dostać w łeb. Powiem, żeby ją zostawili, zobaczymy co z tego dostanę. Uwaga! Get a new follower, the astronomer, czyli dostaniemy jakiegoś followera, co ten follower daje? Czyli mam tu jakiegoś tego gościa, The Squire. Why the Squire is in your encourage, he pops up occasionally to provide you with the... Aha, czyli on nam daje jakby pomocę, a ta co by nam dawała? Falling stars for... jeżeli to będzie mi, to się bardziej opłaca, bo tego tak się gościa nie będę się słuchał zbytnio, nie czytałem jego podpowiedzi w ogóle, a ta będzie nam dawała po prostu szansę na gwiazdki, czyli to... Te rzeczy, które możemy nam kupić, tym encourage czy coś tam... Co to tam było? Entourage właśnie. To są jakby nasze awatary, które nam pomagają w przygodzie. Też spoko, strasznie dodatek. Return. Mamy trzeci level. W sumie mogę pójść znowu na przygodę, jednakże ja chcę pójść teraz spać. Pójdę sobie do tawerny. Ładny adventure kliknąłem. Zamiast tawernę. Pójdę sobie teraz do tawerny.
I po prostu pójdziemy sobie spać w naszej. Kurczę, ale drogo. Kobieto, naprawdę drogo się ceni za sen. Dało mi 3 szczęścia. Czyli chodząc spać możemy dostać sobie jakieś bajery. No dobra, dobra. Aha, ale. Set enter. Ale o co tu chodzi? Day 4 of your quest. To jest nasz czwarty dzień już. No dobra, ale jeżeli to sobie kliknę. Aha, czyli że. Nie, ja chcę tą babkę, rozumiecie? Nie, dobrze mi mówi. Skoro ona jest tylko na sen, to teraz on mi się bardziej przyda. To ma sens, to ma sens. Jednakże lecimy teraz do battle. Zobaczymy, co znajdziecie nam teraz tutaj. Mamy jedną walkę jeszcze. Znaczy, czwarty level musimy, czyli może dwie walki, aby dotrzeć do turnieju. Uwaga, gain to luck. Nie wiem, co ten luck daje, tak? Ponieważ mamy już chyba 6 w tym momencie, jeśli dobrze wszystko przeliczam. Czy tu jest ta statystyka gdzieś pokazana? Nie jest pokazana. Czyli może, nie wiem, więcej pieniędzy zostanę, więcej expo, coś w tym stylu. Dawaj, Simon Battle zaczął, więc tak, normalek za 27 damage. Normalek za 27 będzie number 2 i mamy 5 gwiazdek na tam łatwy, za ten łatwy pojedynek, więc super jak będzie z levelem. Ile tego levelu wejdzie? Strasznie mało i ten lag jakoś nie pokazał mi, żebym dostał więcej czegokolwiek, więc troszeczkę przypał. Battle. Jeszcze raz idziemy do battle. Mamy teraz 20 experience pointsów. Nie wiem, czy ile to jest, bo nie wiem mniej więcej ile to. Czy to jest 20%, czy jak to mam liczyć, ponieważ tego nigdzie nie ma napisanego, że tak powiem, w ilościach chyba. Jeżeli będzie, to przepraszam. Okej, tutaj pyk, dobry na skok. Tutaj pyk, obroniłeś. Tutaj nie będzie 5 gwiazdek. Tu już nie będzie 5 gwiazdek, ponieważ gość jest zdecydowanie mocniejszy niż każdy z naszych poprzednich przeciwników. Teraz tak, doskakujemy znowu, paruje nas. My walimy go z normalka. Feeble hit, nie wiem co znaczy ten. Znaczy ten feeble hit. Czyli to, że ja, że tak powiem, jeżeli jestem zmęczony, to wtedy mam jakieś naprawdę słabsze hitki, coś w tym stylu, tak to mam odebrać? A jak mogę, że tak powiem, you need to rest, no właśnie, czyli teraz odsypiam. I teraz najprawdopodobniej, jeżeli dobrze rozumiem, będę miał normalne hitki już, tak? Okej, odpoczywam, teraz ty do nas podejdziesz, a ja na ciebie naskoczę! Oj, sparowałeś, pyk! Walka... Wicked! Wicked! Jak ja sobie robisz? Słaby cios! O ty dziadu, to ja odsypam jeszcze raz, ty nas nasekujesz zmęczonym hitkiem i dostajesz wicked'em, który jest wystarczający, my mam tylko jedną gwiazdkę, więc... No słabiutką, no słabiutką, poczekajcie, nie, 20 expo to jest strasznie mało w takim razie. Ale zawsze nam pomogło właśnie, że tak powiem się, przy XP, czyli teraz najprawdopodobniej, jeżeli wygramy, to będziemy mieli wygraną. Znaczy, level. Jednakże mamy 22 gwiazdki, czyli jeżeli pójdę sobie do tawerny, pójdę do koni i wybiorę sobie tutaj jakiegoś pięknego kuca, który by nas pasował, to czarny by do nas pasował z czerwonym najlepiej. Nie ma żadnego czarnego z czerwonym. Jest chyba albo czerwony, albo czarny, tak? To nie będzie ten. Nie będzie ten. Kupuję go. Nie wiem zbytnio, co mi będzie dawał, ale czuję, że to jest potrzebne. Że to jest coś po prostu, co będzie nam jakoś przyspieszało nasze ruchy, jakąś energię będziemy tracić, czy to właśnie na adventure będzie może się przydało. Czy przyda, nie wiem. Jednakże battle, robimy tą ostatnią walkę i będziemy mieli turnament blokowany i znowu zdobyłem nic z pomocy, z karty. Super. Okej, witaj mój towarzyszu broni. Zobaczymy, jakim ty jesteś koksem. Oj, no jak widać, jesteś strasznie wytrzymały, jeżeli chodzi o ilość armoru. Jednakże, czy to będzie wystarczające, by pokonać naszego... ja dopiero zauważyłem, że miałem tylko 15 armorów, porównując jego 89 armor, to jest naprawdę dużo. Znaczy, naprawdę mało. Na szczęście on bije mało damage'a, to jest coś, co mnie strasznie cieszy. Teraz odpocznę i naskoczę na ciebie od razu, żeby cię zapokonać i zdobyć jedną gwiazdeczkę. Level wbity, fiolka naładowana, done. Teraz zobaczmy, co będziemy mieli za tytuł. Hedge Knight Brother. Witaj bardzo serdecznie z naszym nowym tytułem oraz nowymi punkcikami. Oraz New Battle Skill Unlocked, Push Luck. Używaj tego szczęścia, znaczy punktu szczęścia. I daje ci więcej szczęścia na dwie tury. Szczęśliwe postacie trafiają częściej oraz dają więcej damage'a, leczą się szybciej oraz są trudniejsze do trafienia. Ten lag strasznie opłacalny jest. Tutaj patrzę, że mam go 6.
całkiem spoko. Teraz tak, szansa na trafienie oraz lepsza regeneracja stamina nam się przyda. Te dwie rzeczy, dam 2-1, reset po 0. Mamy quest time, który, uwaga, co nam będzie dzisiaj oferował. Mamy, aha, czy mam do wyboru pójść w lewo lub prawo. Przecież jakie są drogi? Po lewo jest miękka trawa, po prawo jest niebieska, głęboka woda. W teorii wydaje się, że ta zielona trawa dostała łatwiejsze przejście, które niby, wiecie, nic się nie stanie, ale też żadnego doświadczenia nie zdobędziemy. Natomiast jeżeli weźmiemy wodę, to możemy mieć problematyczne przejście, ale może jakieś dodatkowe statystyczki, więc to the right. Albo może przestanę próbować myśleć w takich grach jak jakiś intelektualista i będę po prostu brał coś, co jest proste. Tak, zdecydowanie. Journey on! Mamy nowy dzień, tylko teraz ja powinienem się raz wysłać, bo mamy teraz turnament, więc idziemy szybko do tawerny, idziemy do room. What the hell? Czemu to tak tyle hajsu bierze? Nie zmieniłem... Nie zmieniłem, że jak powiem, jak się nazywa? Nie zmieniłem naszej właśnie karty i przez to nie zdobyłem tego, co bym potrzebował. Shit. Tak, w każdym razie lecimy teraz do battle. Jeszcze na chwilę wrócę do miasta, ponieważ chcę wejść do Armory i zakupić chciałbym. Czy muzyka mogłaby się uciszyć? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym wejść do hełmów i go zakupić, żeby mieć więcej armoru. Mógłbym próbować coś kraść. To było w grze? Czy gdzieś prawdziwym rzeczy to się wydarzyło? Nie wiem. Idziemy teraz na turnament. Zobaczymy, co oferuje nam turnament w tej części gierki. Tony! I teraz... Uwaga, it's dangerous to go alone. Mamy fireworks jakieś. Aha, czyli że mamy sobie... Możemy dostać prezent. Możemy dostać potion, możemy dostać fireworki, ale tutaj piaski. Sleeping sands. Fireworks są jakby skille, jeżeli dobrze rozumiem. Healing to są po prostu no, potki do healowania. A sense, no to co, będę miał ich usypieć, stanować w tym stylu? Wezmę sobie potka. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, jednakże tak sobie wezmę. Zobacz, czy ja dobrze rozumiem, że ten turniej będzie wyglądał tak, że będę przechodził przez tą całą trasę aż do końca? To jest coś pięknego. 3 gwiazdki. Okej, wchodzę. Wchodzę. Moi drodzy, wchodzę. Zobaczmy, co to będzie. Okej. Czyli mamy naszą pierwszą walkę. Mamy nasz pierwszy turnament, coś w tym stylu. Tu jest nasz pierwszy boss. To battle. Wchodzimy, zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Ready. Let's go. Mamy naszą pierwszą What? Jedziemy na koniach, będziemy bić się na koniach. Power mamy 75%, a quick mamy 25%? What? Aha, że ile procent naszej siły chcemy użyć? Użyję sobie 50%, żeby zobaczyć, jak to mnie to działa. Uwaga! To będzie dość ciężkie do trafienia. Aha, czyli to jest jakby taka szansa jednorazowa i jeżeli trafimy, to mamy jakby obitego naszego przeciwnika na start. To mi się podoba, naprawdę to mi się podoba, powiem wam. Taka nowa technika, czego jeszcze nie było, ale jednak tu jest no walki, że jak powiem, wiecie, rycerskie, więc muszą być dodane te walki na koniach, tak? Fajnie by teraz trafić go krytykiem, ponieważ ma tylko 14 życia, więc jeżeli krytyk wejdzie, to naszego przeciwnika już po prostu nie ma. Jednakże trafiłem go feeble hitem, więc trzeba teraz odespać. Mogę jeszcze raz odespać, czy jest za daleko? Jest za blisko. On też odespał, więc teraz ja sobie odespię. Gościu! Pozwala sobie zbyt wiele. Tylko ja trafię cię krytykiem, a ty próbujesz ze mną walczyć na zmęczeniu, więc ojojoj. Bo jest strasznie ciemno na kamerce, przepraszam was, ale dzisiaj strasznie pada w Łodzi, więc nie jestem w stanie ogarnąć światła. Pierwsza walka zrobiona, druga walka przed naszym bossem, przed nami. Uwaga, ready. Walczmy. Walczmy, okej, spróbuję teraz to trafić. Spróbujmy trafić sobie 50% ten, uwaga. Trafiłem. 83 damage na start, let's go, moi drodzy. Ciężko było, ale dałem radę. Zobaczcie, od razu stracony jest u niego armor. 50% szansa na trafienie powera. Trafię może go normalnym, dokładnie, trafię on normalnym. Ogólnie chcę sobie sprawdzić, czy power, dokładnie. Power w tej części to na 99% na razie, tak mi się wydaje. Zawsze krytyk. Więc warto jest spróbować walić te powery, żeby te krytyki wchodziły w jego ciało i żeby po prostu omijały armor. To jest świetne. I mamy teraz Knight of Legend 1, Guy de Lusignan. Czyli naszego pierwszego mamy bossa. Mój drogi,
Bądź jakim chcesz, możesz być nawet królem tej gry. Królem tej rozgrywki, mistrzem, którego jeszcze nigdy nie spotkałem. Jednakże dostaniesz od nas bęcki. Dostaniesz od nas bęcki. Guy Delusig... 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 Ten gość. Ready? I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O, z nim walczy na koniec. Szkoda, bo liczymy to, że z nim też będę mógł walnąć, że tak powiem, Okej, firecracker użyty, z dźwiękiem oczywiście, jak widzieliście, znaczy jak słyszeliście, z dźwiękiem, jak się nazywa? Strzelania strzałą, uwaga, teraz naskoczymy! O nie, on ma w ogóle laka użytego, czemu na tym w ogóle, na tym się nie skupiłem, okej, power! Gravius hit mu mi wlazł! Na hita! Pierwszego bossa na hita! I jeszcze sobie tańczymy! Tańczymy sobie, pierwsza walka pokonana, uhu! Gangnam Style! Oczywiście nasz gość tutaj mógł zatańczyć sobie na nim, ponieważ dostał bęcki, 10 gwiazdek zdobyliśmy, jeszcze dodatkowego 10 gwiazdek za to, że mu przychrzaniliśmy i 3600 golda oraz level, więc ten turniej na pewno nam się opłacił. Teraz w tym momencie, skoro to był pierwszy turniej, czyli wiem, że mniej więcej ten sens gry został zachowany, że mamy, że powiem, cały czas walki z turniejem i tak dalej, pytanie jest do was. Czy chcecie, abym kontynuował przygodę z Swords and Sandals Medieval? Ponieważ uwielbiacie tę serię, ale pisałem z Oliverem i powiedział, że to granie może być na jeden raz, że seria nie jest konieczna. Jednakże mi się strasznie podoba, że jest taka troszeczkę inna, jest nawet śmiesznie zrobiona, animacja i tak dalej, jest taka troszeczkę inna, ale fajniejsza moim zdaniem. Więc jeżeli chcecie tę serię, zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu o tym, czy mam kontynuować. Jeżeli tak, to za dwa dni pojawi się kolejny odcinek. Ja po prostu poczekam więcej ten dzień, żeby zobaczyć, jaka będzie wasza opinia na temat tej gierki. I wtedy po prostu zadecyduję, czy lecimy dalej z serią, czy ograniczę do jednego odcinka. To było na tyle na razie. Co ja gadam? Jak się na tyle? Muszę zdecydować tutaj oraz tutaj i tutaj. Te statystyczki sobie rozdałem. Teraz mogę... O nie, jeszcze questem. Jeszcze questem. To jeszcze nie mogę z wami pożegnać. Go on a quest. Feed, clothe and spare the man some gold. Away with you beggar, you stink before us all. Nie pomogę. Nie pomogę. Jeżeli coś stracę, to się zdenerwuję. Od dzisiaj zawsze pomagam. Od dzisiaj zawsze pomagam, okej? Zawsze mogę, wolę stracić golda, nie stracić statystyki. Bo to dopiero coś, co rozdałem w statystykach. New Castle, mamy nowy zamek, czyli to będzie nowe miejscówce? Nie, myślałem, że będzie nowe miejscówce, niestety jak się nie stało. Dostaliśmy jeszcze więcej gwiazdek. Jednakże w tym momencie zakończymy nasz odcinek, więc mówię wam, jeżeli wam się podoba gierka, zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie z niej serię. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie do kanału, zostawcie suba w tym momencie, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Jeżeli macie jakieś propozycje gierki, które chcielibyście wysłać w przyszłości, to możecie je zostawić w komentarzach, pomimo tego, że mam ich około aktualnie z 15, więc tak czy jak mam w czym wybierać, ale zawsze przydadzą się nowe gierki na przyszłość i jeżeli znajdziecie, to wam gratuluję. Ja się z wami żegnam, to było tyle, siemanko, peace, yo!